Cześć, witajcie w nowym vlogu. Cześć. Dzisiaj będzie taki vlog nie za długi. Na pewno opowiemy Wam trochę o ostatnich rachunkach, które już do nas przyszły i ile trzeba zapłacić, więc to za chwileczkę. A dzisiaj idziemy w pewne miejsce. I już jesteśmy w tym miejscu. A co to za miejsce? To jest posterunek policji w tej miejscowości, gdzie mieszkamy, a my odebraliśmy sobie kartę pobytu. Tak, wygląda jak dowód osobisty. Potem Wam wszystko poopowiadamy, jak gdzieś już idziemy na spokojnie, ale możemy Wam powiedzieć, że to jest taka karta, która jest wydawana na 5 lat. To chociaż coś, a potem resztę. Tak. A teraz zapraszamy z nami, pokażemy Wam kilka takich miejsc turystycznych w Wodzicach. I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along, yeah. We've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated, how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night. Something to hide. So open your mind up, let me inside, let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? Okay, 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 now hold up. Let me get something right off my chest. I've been meaning to read until it's time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I always forget. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, can I hold ya, hear your truth, pull you closer, talk it through? Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me find my way? Marek poszedł sobie usiąść pod palmę, bo jest już duży upał. Jak sami widzicie, Wodzice nawet w sezonie, bo już w sumie się zaraz zacznie sezon taki już pełny, są puste, bo wszyscy są na plaży, więc jeżeli ktoś chce zwiedzać to i być sam w mieście, no to raczej właśnie godziny około południowe, ale już wieczorem, późnym popołudniem to są już tłumy ludzi. Czasami nawet na przełomie lipca i sierpnia są takie tłumy jak w Sopocie. Tutaj właśnie tym deptakiem Wam pokażę. Tamtym, którym się idzie tutaj do głównym, do samego centrum Starego Miasta, to po prostu jedna osoba przy drugiej. To trzeba się z tym liczyć, ale to jest z centrum. Natomiast jeżeli macie kwaterkę gdzieś dalej od centrum, to tych tłumów jakoś, one nie będą Wam doskwierać. One będą tutaj w tym samym ścisłym centrum. Lecimy już do Marka, zaraz Wam pokażę, jak sobie siedzi pod palmą. Słuchajcie, jak ktoś czasami mówi, że Chorwaci nie są bardzo przychylni, to no, my po prostu przychylni turystom, czy przychylni w ogóle Polakom, czy tym, którzy przyjeżdżają, my mamy cały czas zupełnie inne spostrzeżenia. Powiem Wam szczerze, że teraz też szliśmy. Mieliśmy już tą panią wielokrotnie na rynku i chcieliśmy sobie kupić tylko dwie figi, bo to jest taka wcześniejsza odmiana, już są bardzo dobre. I mówię, czy możemy kupić tylko dwie? Ona mówi, tak, oczywiście. I chciałam zapłacić. Ona mówi, nie, nie płaćcie. I po czym, słuchajcie, co zrobiła? Dołożyła nam, dostaliśmy cały woreczek fig, mimo że naprawdę kilka razy powiedziałam, że zapłacimy. No się mówiłam, że już następnym razem przyjdziemy tutaj i zrobimy u niej takie większe zakupy. I takich sytuacji jest więcej. Opowiedz jeszcze o sytuacji z Łukaszem też, z fryzjerem. A, no byliśmy tutaj z kolegą, pewnie pamiętacie w poprzednim, jednym z poprzednich vlogów, jak byliśmy tutaj z moim kolegą Łukaszem i robiliśmy ten remont u nas. I potem on przyjechał, nie, to było później, tak, aha, tak, później. W kwietniu później, to tak, było. Nie, a później przyjechał tutaj ze swoją rodziną i postanowił iść do fryzjera, więc się umówił do fryzjera na konkretną godzinę i przyszli do tego fryzjera właśnie z żoną. Okazało się, że ten fryzjer jest, był jakieś święto chyba, nie? Jeszcze raz? Święto było jakieś? No nie wiem, no tego nie pamiętam. Myślę, w każdym razie ten fryzjer był zamknięty i tak o tej godzinie, o której oni się umówili, no i no, pocałowali klamkę. No nie. I to poczekali chyba z 10 minut, po czym ta pani przyjechała i powiedziała, że tak, że no, że się spóźniła, że tam przepraszała.
Oczywiście usługa została wykonana. Czyli ale został byli umówieni. Byli umówieni na pierwszą, tak? Tak? Aha, aha, dobra. Więc ta pani powiedziała, że dlatego, że się spóźniła, to po prostu nie weźmie mi pieniędzy. No i go obcięła za darmo. I bardzo ładnie zresztą go obcięła, nie? No super, super. Dlatego słuchajcie, no naprawdę, no nas nic złego ze strony Polaków nie spotkało. Mamy naprawdę fajnych sąsiadów, mieliśmy fajnych sąsiadów, jak wynajmowaliśmy. I powiem wam szczerze, że z razu na raz przekonujemy się i utwierdzamy się w tym przekonaniu. Więc może gdzieś ktoś miał jakieś niedobre wspomnienia, ale no my nie mieliśmy jeszcze takich. Łukasz, przyjeżdżaj do Wolic. Pani fryzjerka czeka. Popróbowałam już tej figi i powiem wam, przynajmniej ta pierwsza, nie jest tak mocno słodka jak ta sierpniowa, ale już jest naprawdę, już ma ten smak figi. Znaczy, nigdy jeszcze nie jadłam takich wcześniejszych fig, ale wygląda tak, jak się ją otworzy, ale już jest dobra, więc możecie kupować. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! Raz już z domu, dlatego że dzisiaj był taki duży upał, jest jeszcze, więc stwierdziliśmy, że dokończymy, będziemy wam opowiadać troszeczkę tutaj, jak to wszystko wygląda. To znaczy, wiecie o tym, że kupiliśmy mieszkanie w Chorwacji, wiecie o tym, że co jeszcze wiedzą? Że zrobiliśmy remont, widzieliście je też, ale w sumie nie wiecie, jak to załatwiliśmy, jeżeli chodzi o sprawy takie urzędowe. Tak. Marek, przejmiesz pałeczkę? Tak, przejmuję pałeczkę. Pospiesz się, bo się nudzę. Okej, jeżeli chodzi o jakby pobyt, to załatwialiśmy to na posterunku policji właśnie w Wodnicach. Tam trzeba złożyć tam odpowiednie dokumenty, a te dokumenty to. Musieliśmy złożyć tak, kartę EKUS, którą mieliśmy. Generalnie chodziło o to, czy jesteś ubezpieczony w Polsce. W naszym wypadku, tak, bo pamiętajcie, tak. że my tu kupiliśmy mieszkanie, ale w naszym wypadku to, co u nas, w naszym tak. Oni chcą po prostu, chcą widzieć, że jesteś ubezpieczony, po prostu gdzieś tam jakiś zdrowotnie, że tak powiem. To. Drugą rzecz, którą musieliśmy złożyć, to tytuł prawny do tego lokalu, czyli w naszym przypadku była to umowa kupno-sprzedaży notarialna. Potem co oni tam jeszcze chcieli? Aha, no, musieliśmy zrobić wyciąg tam z banku. O zarobkach. O zarobkach. Chodziło o to, czy mamy jakieś zabezpieczenie finansowe. I musicie wypełnić. Aha, musieliśmy wypełnić. Znaczy dwóch, nie? Twój i mój. Tak, 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 tak. I musieliśmy wypełnić taki tam formularz po prostu już. I dowody osobiste. No i dowody osobiste albo paszporty, jak macie już. I złożyliśmy te dokumenty i dostaliśmy prawo pobytu tutaj na, uwaga, 10 lat. Czyli mamy rezydenta. Przerwało nam, bo ktoś do nas dzwonił. Jak ktoś dzwoni, no to niestety przerywa nagrywanie od razu. Na 10 lat dostaliśmy rezydenta. To jest przedłużane potem. Trzeba znowu iść, jeżeli nadal jesteś właścicielem tej nieruchomości w Chorwacji, no to znowu pokazuje, że nic się nie zmieniło, nie sprzedałeś jej, nadal jesteś. Więc możesz dostać przedłużenie. I na tym tak naprawdę mogliśmy poprzestać, ale pani policjantka powiedziała, że jak jeżeli chcemy mieć właśnie taki kartonik, czyli takie ID, to możemy sobie... Plasticzek. To możemy sobie wyrobić taki plasticzek. Nie, no karta pobytu, to wygląda jak dowód osobisty. Taki dowód osobisty po prostu na terenie, na terenie, także chodzi o to po prostu, jak nie wiem, zatrzyma mnie policja albo jakiś cokolwiek bym chciał sobie załatwić tutaj w urzędzie w Chorwacji czy w banku, no to nie muszę już tam latać z dowodem osobistym, tylko po prostu z tą kartą pobytu i taki dowód osobisty po prostu, no, taki chorwacki, ala, nie? Ala, więc ono jest wydawane tak samo jak dowód osobisty na 5 lat.
I znowu potem tak, też ale się to, przedłuża. To, ale tego nie trzeba wyrabiać, a my sobie chcieliśmy sobie po prostu wyrobić, żeby mieć taki plasticzek. To jest dobrowolne. No, tak, tak. Więc żeby sobie to wyrobić, musieliśmy zrobić oczywiście zdjęcia, zrobić opłatę taką skarbową, ale coś takiego, wypełnić wniosek. No i po miesiącu dzisiaj właśnie sobie odebraliśmy, jak widzieliście, właśnie ten plasticzek. Dobra, no to mamy to już w portfelach, a teraz Wam jeszcze możemy opowiedzieć trochę o rachunkach. Już niektóre rachunki dostaliśmy, o internecie już mówiliśmy, tylko nie wiem, czy wszyscy oglądali w poprzednim vlogu, taki internet z T-Mobile tutaj w Chorwacji, dobry jest, naprawdę dobry, bo jak pracuję, ja na przykład jestem zadowolona, Ty też? No, śmiga. Zdanie, tak, super, super, więc to około 30 euro płacimy za miesiąc. Dostaliśmy też rachunek już za śmieci i za śmieci to jest tak, że mamy swój własny kosz oddzielny i normalnie jest opłata taka miesięczna 9,90 euro, a dodatkowo za każdy odbiór, w naszym wypadku w naszej okolicy jest dwa razy w tygodniu, możesz dwa razy wystawić, możesz raz jak chcesz, a możesz w ogóle nie wystawiać. Ale znaczy my nie musimy, na szczęście, bo akurat jest tak, że ale jak wynajmowaliśmy, nie wiem czy pamiętacie, to trzeba było wystawiać kosz. Raz w tygodniu tam mieliśmy. Więc nam wyszło, jak oni odbierają dwa razy w tygodniu śmieci, wyszło nam 18 euro. Bo mamy też troszeczkę większy śmietnik, bo to też jeszcze w zależności od litrażu śmietnika. Więc to możemy Wam powiedzieć i jeszcze wodę. Opłata za wodę około też 25 euro za miesiąc. Prąd na razie był tak bardzo dziwnie naliczany, więc dokładnie jeszcze nie wiemy, bo już część płaciliśmy, ale wydaje nam się, że mało. Więc to Wam powiemy, jak później dostaniemy kolejne rachunki. A teraz będą pewnie wyższe te rachunki, dlatego że no co, no będzie klimatyzacja chodziła. I także no pewnie będzie, no ale zobaczymy, po prostu dostaniemy te rachunki, to Wam powiemy. Damy znać. Dobra, więc chyba z takich najważniejszych rzeczy to mamy, dobrze mówię? Słuchajcie, to na dzisiaj koniec. Jeżeli będziecie chcieli, to zostańcie, oglądajcie nasze kolejne vlogi. Zapraszamy Was serdecznie. Oczywiście wszystkich Was pozdrawiamy. Subskrybentów i niesubskrybentów. Wszystkich, którzy nas oglądają. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa! Trzymajcie się.